ten brak, że tak powiem, obicia w boksie amatorskim, bo jednak brak po prostu prostych ciosów, no, to troszeczkę był widoczny, że tak powiem. Może w tej walce, bo z innymi przeciwniczkami raczej bije dużo lewych prostych, ale tutaj było niewygodne, bo Klaudia leciała od razu głową, nurkowała i później już nie miałam gdzie tego lewego prostego zmieścić. A ty chciałaś się bić z Klaudiuszem Czak, czy nie? Bić w sensie mieć tam... W czwartej rundzie po prostu szłyście na otwartą wymianę. No tak, miałam jeszcze sporo siły, więc postanowiłam spróbować zakończyć walkę przed czasem, ale się nie udało. A tych sił jeszcze wystarczyłoby na 6 rund? Tak. A chciałabyś walczyć 6-8-rundowe pojedynki? Oczywiście, że tak. Jaki plan jest zatem na przyszłość, że tak powiem? Trenować, poprawiać błędy i czekać na to, co promotorzy ustalą. Rozmawiałeś na temat zdobycia jakiegoś interkontynentalnego chociażby pasu ze swoim promotorem? Jednak już tych walk jednak troszeczkę już tam jakoś no, zdobywasz. Są takie plany, ale jeszcze o niczym konkretnym nie rozmawialiśmy. Także podbudujesz swoją teraz formę, czy znasz może swoją przeciwniczkę przyszłą? Nie, jeszcze nic nie wiem. Dobra, zatem wszystkiego dobrego tobie jeszcze. Dziękuję. Ktoś może jakieś ma